Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Raz jeszcze w dniu dzisiejszym pan przewodniczący Grzegorz Napieralski w towarzystwie szefa sztabu pana posła Stanisława Wziątka i ważne oświadczenie, bardzo proszę. Z niesmakiem przyglądam się temu, co dzisiaj prezentują politycy prawicy. Debatujemy o debatach, toczy się cały czas debata o debatach, politycy mówią o debatach. Premier Donald Tusk, głównym tematem swojej konferencji prasowej, robi debatę o debatach. To naprawdę niesmaczne. W czasie, kiedy ludzie tracą pracę, jeżeli Donald Tusk nie wie, co znaczy stracić pracę, to właśnie znaczy to, że ci ludzie nie wiedzą, za co zapłacić rachunku. Nie wiedzą, jak przeżyć następny miesiąc. Dzisiaj rodzice, matki, ojcowie kupują podręczniki, kupują zeszyty, piórniki i zastanawiają się, czy starczy pieniędzy, aby wszystkie przybory do szkoły były kupione. Rośnie cena żywności, drożeją rachunki, które codziennie trzeba płacić, a politycy debatują o debatach. Mam takie wrażenie, że głównym powodem albo wymówką jest grunt. Złej baletnicy nawet rąbek u spódnicy przeszkadza. Nasi eksperci, liderzy tematów, ludzie, którzy pracowali nad programem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, są gotowi debatować na każdym gruncie, nawet jeżeli ten grunt jest grząski. Żeby debata mogła się odbyć, musi być dobrze przygotowana. Przede wszystkim Polacy muszą mieć dostęp do takiej debaty. Muszą mieć możliwość ją obejrzeć, wysłuchać, ocenić. Ta debata nie może być tak jak kodowany mecz. Jak ktoś ma dekoder, to sobie obejrzy. Jak nie ma dekodera, to niestety nie obejrzy meczu. Ale debata musi być tak zorganizowana, aby wszystkie telewizje, rozgłośnie radiowe miały do nich dostęp. Na równych prawach. To nie może być organizowana debata tak po prostu, po partyzancku. Dlatego poprosiłem szefa sztabu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aby wraz z innymi szefami przygotował i zaproponował dobre rozwiązanie, jak powinny wyglądać debaty o Polsce, rozmowa o Polsce i o przyszłości. Bardzo proszę, Stanisław Wziątek, bardzo proszę. Szanowni Państwo, aby uniknąć nieporozumień, aby dobrze zorganizować dyskusję o tym, jak powinna wyglądać Polska, jak powinniśmy rozwiązywać problemy Polaków i wyeliminować te słabości, które w tej chwili są widoczne, nieskoordynowanie działań i prześciganie się w pomysłach, proponuję, aby w poniedziałek o godzinie 12 wstali w sali 106 Polskiego Sejmu. Mogli spotkać się szefowie sztabów wyborczych czterech formacji politycznych, które mają swoją reprezentację w klubach poselskich w Polskim Sejmie. I abyśmy mogli przedyskutować zarówno te kwestie, które odnoszą się do zawartości merytorycznej dyskusji, ale także określić charakter tej dyskusji, określić miejsce i czas tej dyskusji. Wówczas będziemy mieli możliwość zaprezentowania wszystkim mediom na równych prawach możliwość transmitowania debaty, będziemy mieli szansę, aby jak największa ilość Polaków mogła przekonać się o tym, jaki program mają formacje polityczne i co nas różni w tych programach i w propozycjach dla Polski.